Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku, a to jest mój poradnik, jak wybudować dom w Heartfire. Do tego celu potrzebna nam będzie działka budowlana. Jak widzicie, moja, czyli dwór nad jeziorem, leży nieopodal Falkret, a jak ją zdobyć, tego dowiecie się z linku, który zamieszczam w opisie tego filmiku. Także zakładam, że już macie działkę budowlaną, więc zajmijmy się analizą stanowiska pracy. Mamy tutaj cztery elementy. Stół kreślarski, kufer, warsztat ciesielski oraz kowadło. Jeżeli coś w moim poradniku będzie niejasne dla Was, zapraszam do poczytania tej książeczki Poradnik posiadacza ziemskiego dla początkujących. Ja sam do niedawna byłem początkujący, także gorąco polecam. Dobra, co my tu mamy na początku? Jest stół kreślarski, narzędzie, które pozwoli nam dokładnie rozplanować skrzydła naszego budynku. Tutaj budujemy sobie tylko plany poszczególnych pomieszczeń. Mamy kufer. Tutaj twórcy zadbali o to, żeby dać nam jakieś narzędzia, a konkretnie jakieś itemki potrzebne do wykrawcenia pierwszych części budynku. Już nie musimy latać po mapie i tego wszystkiego szukać. Mamy warsztat ciesielski. Tutaj aranżujemy zewnętrzne elementy budynku, natomiast w takich samych warsztatach, tylko że mniejszych, ustawionych bezpośrednio w środku pomieszczeń, aranżujemy sobie wykończenie wnętrza. I ostatni element, czyli kowadło, działa tak samo jak normalne kowadło, bo to jest normalne kowadło. Już teraz w dodatku w każdym miejscu możecie sobie wykrawcić elementy budowlane. Jest to bardzo fajne. Także przystąpmy do budowy naszego pierwszego domku. Na stole kreślarskim proponuję wykrawcić sobie rozkład małego domku i zobaczmy, co się pojawiło na naszym placu budowy. Już mamy ogrodzenie, już mamy kijki powbijane, także już niedługo tam się coś zacznie dziać. Jeżeli opróżniliśmy kufer, to mamy też niezbędne tutaj surowce do zrobienia na przykład fundamentu, prawda? Ale widzimy, że szkieletu konstrukcji ścian nie da się zrobić bez 10 gwoździ. Co robimy? Podchodzimy do kowadła i w materiałach budowlanych krawcimy sobie tutaj gwoździe. Jeżeli nie macie odpowiednich surowców do zrobienia gwoździ, polecam zaopatrzyć się w przynajmniej 10 sztabek żelaza przed rozpoczęciem budowy domu. Podchodzimy dalej do warsztatu ciesielskiego i w analogiczny sposób budujemy sobie wszystkie tutaj widoczne przedmioty. Mam nadzieję, że dotarliście do tego samego miejsca co ja. Czyli mamy już postawiony nasz pierwszy budynek od zewnątrz. Jest on mały i skromny, więc wypadałoby coś do niego dodatkowo dobudować. W tym celu podchodzimy do stołu kreślarskiego, co już zapewne znacie, i budujemy sobie plan głównego budynku. Zobaczmy. Jak widzicie, miejsce pod budowę pojawiło się po raz kolejny. Tylko niestety to już jest koniec dobrych informacji, ponieważ nie starczy nam materiałów na zrobienie dodatkowych części naszego budynku. Omówmy sobie teraz poszczególne materiały budulcowe. Dla ułatwienia podzieliłem materiały budulcowe na trzy grupy. Pierwsza są to rzeczy, które można kupić u zarządcy naszego domu, czyli glina, opiłowany bal, czyli drewno, do zdobycia u zarządcy oraz w tartaku oraz kamień, którego nieskończone złoża znajdują się przy każdej z trzech posiadłości. Warto dodać, że dobrym sposobem na wydobycie większej ilości tego surowca jest zostawienie swojej postaci na kilka minut przy pracach w kamieniołomach. Druga grupa są to materiały do zdobycia u kupców. Szkło, słoma oraz kozierogi niezbędne do wykonania oświetlenia. Ostatnia grupa to metalowe elementy, które krawcimy przy pomocy kowadła, czyli gwoździe, koszt 1 sztabka żelaza, zawiasy, koszt 1 sztabka żelaza, żelazne łączniki, również 1 sztabka żelaza,
oraz zamki, jedna sztabka żelaza oraz jedna sztabka korundu. Materiały budulcowe mamy już za sobą, więc zaproponujmy teraz może Lidii, żeby została naszym zarządcą. Chodźmy do niej. Ruszamy? Ruszamy zaraz. Potrzebny mi zarządca domu, może masz ochotę objąć tę posadę. To zaszczyt być twoim zarządcą. A jak? To naprawdę porządne gospodarstwo. Pewnie. I od razu jak już z nią rozmawiamy, możemy poprosić o zakupienie nieco budulca. Oczywiście. Co nam się kończy? Prawdopodobnie drewno i zaraz kamienie. Zaraz tego dopilnuję. Trzeba ci czegoś jeszcze? Kamienia. Daj kamienia. Naturalnie. Każę to dostarczyć do kufra obok warsztatu. Trzeba ci czegoś jeszcze? Nie. Mhm. A więc potrzebne materiały już mamy. I wracam za chwilkę. Jak widzicie, nasz poradnik zbliża się już ku końcowi, a ja tylko zapomniałem dodać, że wszystkie rzeczy zakupione u Lidii znajdują się bezpośrednio w tym oto kufrze. Także przejdźmy tutaj do naszego budynku. Jak widzicie, główną jego część mamy już wybudowaną. Teraz omówmy sobie poszczególne skrzydła, jakie możemy dobudować. Podchodzimy do stołu kreślarskiego i widzimy, że w skrzydle północnym możemy sobie zrobić dodatkowo laboratorium alchemiczne, magazyn albo salę na trofea. W skrzydle wschodnim natomiast może być to biblioteka, kuchnia albo zbrojownia. Natomiast skrzydło zachodnie może nam posłużyć za sypialnię, szklarnię albo wieżę zaklinacza. Wejdźmy sobie jeszcze na chwilę do środka naszego pięknego domu. No, jeszcze może nie takiego pięknego. I omówmy pokrótce mechanikę umeblowania oraz dekoracji wnętrz. Podchodzimy w tym celu do warsztatu i z listy wybieramy interesujące nas meble. Kiedy uznamy, że nasze pomieszczenie jest dostatecznie już umeblowane, tak jak żeśmy to sobie wymarzyli, podchodzimy do stołu kreślarskiego i usuwamy warsztat z pomieszczenia. Jeżeli natomiast nie chce nam się umeblowywać naszego pomieszczenia, możemy zlecić to zadanie Lidii, która zrobi to oczywiście za odpowiednią opłatą. O, jeleń umarł. Także to był Jaszku i poradnik do Heartfire, jak wybudować dom. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Peace!